wojewódzkiego marszałka województwa, pana Jerzego Michalaka, marszałka odpowiedzialnego za sprawy zdrowia, między innymi za sprawy senioralnych, chciałem państwa bardzo serdecznie powitać, życzyć z okazji państwa święta, tego święta, które w tak uroczysty sposób możemy obchodzić tutaj w tym pięknej sali Polskiego Radia. Życzę państwu radości ducha, pogody oraz zdrowia, bo tym zdrowiem na co dzień się zajmujemy, więc mam nadzieję, że żebyście państwo mieli jak najwięcej zdrowia i jak najmniej kontaktów ze służbą zdrowia. Tego państwu życzę. Życzę państwu także, aby ten dzisiejszy wieczór był wieczorem radosnym, tak abyśmy po tych godzinach tutaj spędzonych mogli powiedzieć, że dobrze, żeśmy się spotkali, dobrze, że spędziliśmy ten wieczór, a dzisiejszy uroczysty koncert uważam za rozpoczęty.
Kaczyński, wykluczony. Ja mam zwodzić twoją żonę. Nie dosłownie, tak na niby. Ja wyskoczę dziś na ryby, a ksiądz przyjdzie do mej żony i tak zajdzie z drugiej strony. Czy ty w sercu nie masz Boga? Nie przekroczy moja noga dzisiaj progu twego domu. A chlapnąłeś może komu? Ale skąd tam? Czy ja głupi? Baba oczy mi wyłupi, jak się dowie, co ja knuję. Ale może jednak ksiądz spróbuj. Co ty sobie wyobrażasz? Od godziny mnie obrażasz, namawiając do zgorszenia. I chcesz jeszcze rozgrzeszenia? No to co mam z babą zrobić? Już nie mogę z nią wyrobić. Niech ksiądz powie do cholery, skąd się biorą te mohery? Coś powiedział? Te mohery? Bądź Raczyński ze mną szczery i nawijaj, o co chodzi. Ta pamięć trochę mnie zawodzi, ale chciałbym księdzu nadać, by z mą babą chciał pogadać. Trzeba z niej te egzorcyzmy. No, to nie brak ci charyzmy. Tylko po co? Co się stało? Chrześcijanką, jak ich mało, jest twa żona. Już od rana klęczy w ławie zapłakana. Ano właśnie, o to chodzi. A z kościoła jak przychodzi, to co robi? No, to przy radiu się zawija i co słucha? No, Maryja nakupiła gdzieś mohery, no i dziarka. Ma już 144. O, dla mnie jeden też zdziargała. No to baba oszalała. Nie, nie, to diabeł ją ucapił. A ksiądz pewnie to przegapił. Trzeba wygnać z niej szatana, no i sprawa rozwiązana. Chodź, Raczyński. Szkoda czasu. Weź siekierę. Idź do lasu. Przynieś zapas wierzby spory i bez liści, i bez kory. No i babę podpalimy! Chodź się najpierw na razie. Upleć z wierzby kosze cztery. O, zapakuję te mohery! Jak to sprzedać, niech pomyślę. Do Torunia babę wyślę! Dużo kasy zarobimy i kapliczkę postawimy. O nie, co to, to nie. A upa się wali, dzieciaki głodne, nie da, nie da ani grosza. Oh, yeah.
18 jest? Dobrze. Krycha? Ziuta? Jeju! Ziuta! Dobrze, kochana, wymyśliłaś z tymi kwiatami. Inaczej bym cię nie poznała. Zmieniłaś się trochę przez te prawie 50 lat. No ty też. Ale jak ty w ogóle mnie znalazłaś? No jak? Przez internet. Wyszłam na naszą klasę, patrzę, ty, nie ty, ale był numer telefonu, to zadzwoniłam, no jestem, voila. Krycha, a ty czasami odwiedzasz naszą klasę? No, czasami, na cmentarzu. No dobre, dobre, masz poczucie humoru. A propos, a wiesz, jaka jest różnica między wdową a mężatką? No nie wiem, bo ja nigdy nie byłam mężatką. Otóż wdowa zawsze jest pewna, gdzie leży jej mąż. Dobre, dobre. Ale wiesz co, Ziuta? Ty świetnie wyglądasz. Świetnie. Dziękuję, dziękuję, kochana. Jestem szczytem osiągnięć chirurgii plastycznej. Tu botoks, tu silikon, a tu jeszcze inne wynalazki. A wiesz, jeden z moich byłych mężów, chirurg plastyczny, zrobił sobie ze mnie swoją wizytówkę. Wręczał mnie każdemu. O Boże, Ziuta! Aj tam. To taki mały żarcik. Dobre, ale powiedz, kochaniutka, co ty porabiałaś przez te wszystkie lata? Kryśka, chyba cię pogięło. Ty myślisz, że ja tutaj z tobą będę miesiąc kawę piła, żeby ci opowiedzieć, co ja robiłam? Lepiej się zapytaj, czego nie robiłam. No czego? No na przykład... Nie gotowałam. Ty to jesteś aparatka, Ziutka. A powiedz, co u ciebie? A, u mnie to nic nowego. Kościół dom, kościół dom, kościół dom. Kryśka, a nie kręci ci się od tego w głowie? Bo mnie by się zakręciło. No, czasami to jeszcze radia z Torunia słucha. Krycha, a faceci? O, co to? To nie. Odkąd Kazi Malinowski mnie zostawił, to doszłam do wniosku, że to nie dla mnie. Aj, pamiętam, pamiętam. Nawet chciałaś samobójstwo popełnić i na lekcji biologii żabę połknęłaś. Tak, to było straszne i właśnie wtedy przestałam kumać, o co chodzi. To ty chcesz mi jeszcze powiedzieć, że jesteś jeszcze ta, no... Cholera, zapomniałam już, jak to się nazywa. W każdym razie straciłaś najpiękniejsze 50 lat swojego życia. No wiem, Ziuta. No i co mam teraz zrobić? No, musimy coś zaradzić. Wiem, trzeba ci znaleźć kochanka, a najwięcej dużo kochanków. O Boże, Ziuta. No tak. Damy ogłoszenie. Jakie ogłoszenie? No, że potrzebujesz faceta. A ty też się tak ogłaszałaś? Mowa, kochana. Ja w zeszłym miesiącu zaręczyłam się 4 razy. To co? Masz jakąś kartkę? Kartkę mam. Oj nie, mam tylko książeczkę do nabożeństw. O nie, nie, Kryśka, to się nie nadaje. Ale poczekaj, mam internet w komórce, to zaraz coś tutaj zaradzi. No dobrze. Czekaj. No to tak, przystojna,
brunetka po 50. No coś ty, Ziuta, ja mam 62. Ale Kryśka, tak się pisze. Przecież po 60 to jesteś po 50, prawda? No właściwie tak. O atletycznej budowie ciała. No coś ty, Ziuta, ja przecież żadnych sportów nie uprawiałam. Ale chodzi o to, że masz duży biust i to jest twój atut. Co by tu jeszcze napisać? O! Ustabilizowana emocjonalnie. A co to znaczy? To znaczy, że prochy na depresję łykasz regularnie i ci szajba nie odwala. Lubiąca przygodę. A co to będzie znaczyć? A to będzie znaczyć, że jesteś otwarta na seks. Ojej, Ziuta! Pozna pana o podobnych zainteresowaniach w celu towarzyskim. No to co? Jeszcze numer telefonu i co? I rzucamy. Rzucaj. Tak, poszło. I teraz uważaj. Jak będą dzwonić, to umówisz się na randkę. Jak któryś zaprosi cię na kolację, to znaczy, że chce mieć z tobą seks. Seks? No. A jak któryś do kawiarni albo do kina mnie zaprosi? Kryśka, przecież to znaczy to samo. Oni są bardzo tacy, wiesz, prymitywni. U nich zawsze się to kojarzy i chcą mieć seks, seks, seks. Ale uważaj. Bo jak któryś ci powie, że ci torebka do butów nie pasuje, to pedał. O Matko Boska! W imię Ojca i Syna! I co teraz zrobimy? A teraz do fryzjera, do kosmetyczki, zmieniasz ciuchy, bo w tych to już wyglądasz jak własna babcia. No i czekasz na telefon. Ależ jest atrakcyjna, popatrz, już dzwonią. No odbierz, Krycha, odbierz. Halo, tu Krycha. Tak, dobrze, przyjdę. A o której godzinie? O 17:00? Dobrze, będę. O, jeszcze chwileczkę, a jak ja pana poznam? Aha, Gazeta Wyborcza w prawej ręce. Do widzenia. No i co, Krycha? Spacer, kino czy kolacja? Wszystko naraz, Ziuta. O, cholera jasna, tego nawet ja nie przewidziałam. Kryśka, zbieramy się szybko, idziemy do apteki. Musimy cię zabezpieczyć, bo jeszcze w ciąży zajdziesz.
Zagubiony